Z tej strony PZ. Co dzisiaj chciałem wam powiedzieć? Jesteśmy na ulicy na Alei Solidarności w Wieruszowie. Tak zwana ulica Frajerów. I wracamy do tematu interwencji policji. Czyli do filmiku interwencja KPP Wieruszów. Znajdujemy się tak jak wspomniałem, na Alei Solidarności, ulica Frajerów. Siedzę sobie tutaj na ławeczce i słuchajcie, po pierwsze, miałem nie nagrywać tego filmiku, ale wkurwiają mnie wasze komentarze pod uprzednim filmiku. Nie wiem, na której ławeczce siedzieli chłopacy, nie wiem, na której, tam są my, tam najprawdopodobniej, tam. I to jest tak, to nie jest tak, że, bo czytałem właśnie komentarz, że najebani w cztery dupy. Nie, to nie byli, byli podpici, to się przyznali, okej, fajnie, ale co chciałem powiedzieć, interwencja aspiranta Olka oraz starszego aspiranta Zycha, to też policjanci przekroczyli swoje granice, ponieważ tam nieopodal, tam znajduje się parking, na którym doszło do zatrzymania chłopaków po tym, jak już wracali do domu. Ten sam patrol pojechał kurwa na parking i tam zawinęli chłopaka. Mam nagranie, gdzie jest nagrane, jak zatrzymują tego Pawła i aspirant Olek dopuścił się takiego szantażu, że albo usuwamy nagrania i puszczamy Pawła, albo nagrania zostają i zatrzymujemy Pawła na komendę. Zabieramy. To, że Michał nie chciał, Paweł, Michał nie chciał, czyli ten nagrywający nie chciał usunąć nagrań, to skuli w kajdanki Pawła, zabrali na komendę, gdzie pod komendą nie mam potwierdzenia, ale ponoć oberwał od aspiranta Zycha. I co chciałem powiedzieć? Może i byli pijani, ale to, co zrobili policjanci, to też przechodzi ludzkie granice, ponieważ jako policjant powinien spisać notatkę, powinien poprosić o wylegitymowanie tych, wobec których się interwencja odbywała. Co jeszcze? Powinni się też wylegitymować policjanci na żądanie, bo wiele osób pisze, że policjant nie musi przedstawiać się legitymacją. Oczywiście musi, na żądanie, tak? Tutaj nagrywający powiedział, proszę okazać legitymację. Policjant nie ma nic do dyskusji, powinien wyciągnąć legitymację, pokazać odznakę i wylegitymować się. Także nie piszcie, nie brońcie takich policjantów, ponieważ z tego, co mi się udało ustalić, to aspirant Olek nie ma czystego sumienia, ponieważ najprawdopodobniej nieraz był pod wpływem alkoholu i prawdopodobnie wtedy na tej interwencji również był pod wpływem alkoholu. Był również na leczeniu odwykowym. Poczekajcie chwilę. Był też na leczeniu odwykowym i no, tak jak wspomniałem, nie ma czystego sumienia, ponieważ też udało mi się dotrzeć do tego, że aspiranta Olka była już nie jedna skarga i nie wiem, dlaczego jeszcze ten policjant ogólnie robi, ten pan właściwie robi jeszcze w policji, to nie wiem dlaczego. Ja wiem, że teraz pod tym filmikiem, jak go wrzucę, to też będą kurwa bronić policjantów. Co chciałem powiedzieć jeszcze? To nie jest tak, że ja bym bronił tych chłopaków, bo też sobie zasłużyli na to. No ale nie bądźmy obojętni, tak? Wiemy, jaka jest policja. Mi się ręka cięcie.
Wiemy, jaka jest policja, kurwa, i nie powinieneś mnie takich policjantów bronić w ogóle. Kurwa, auta jeżdżają. Długo się zastanawiałem nad nagraniem tego filmiku i powiem szczerze, że wkurwiły mnie te komentarze, dlatego powiedziałem, że kurwa nagram ten filmik. Dlatego, że kurwa wszyscy jadą na tych chłopaków, a policja nie jest święta. Także przemyślcie, co piszecie pod komentarzami, w komentarzach pod filmikiem. Nie życzę tego nikomu, co przeszli chłopacy, bo to była absurdalna interwencja. Poza tym podejście aspiranta Olka, o, zacznijmy też ten temat, że jest aptekarzem. Czy to jest profesjonalne podejście policjanta na interwencji? W komentarzach piszcie, co o tym myślicie, o tym filmiku i tak dalej. To, co chciałem nagrać, to nagrałem. Niedługo następny filmik. Z relacji, gdzie jedna osoba znalazła... Zresztą filmik jest już rzucony u mnie. Powiem krótko. Niedługo znajdzie się, wrzucę też filmik odnośnie tego... z tymi satanistami. Mam nagranie jeszcze jedno, które zastanawiam się, czy udostępnić. Także czekajcie, bo niedługo będzie nagranie nowe. Także ja się już z wami będę żegnał. Mam nadzieję, że przemyślicie swoje podejście wobec kurwa tej interwencji. Zostawcie łapkę w górę, suba i zaznacz dzwoneczek. Bylku. Ja się żegnam. Na razie, pa.